Pedro Regis, Anguera, Brazylia, 12 stycznia 2023 roku. Orędzie Maryi, Królowej Pokoju. Kochane dzieci, chaos, dosłownie Babel, wzrośnie wszędzie z powodu złych pasterzy i ci, którzy nie wytrwają w wierności wobec prawdziwego magisterium Kościoła, będą chodzili w duchowej ciemności, cierpią z powodu tego, co na was nadchodzi. Proszę was usilnie, żebyście byli wierni mojemu Synowi Jezusowi. On jest waszym jedynym i prawdziwym Zbawicielem. Nie odrywajcie się od drogi, jaką wam wskazałam. Bóg się spieszy. Tego, co macie do zrobienia, nie odkładajcie do jutra. Powróćcie. Mój Pan was kocha i was oczekuje. Nie zapominajcie, w rękach różaniec święty i Pismo Święte, w sercu miłość do prawdy. To jest orędzie, jakie dziś wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z wami jeszcze jeden raz. Ja was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.